Nie, jak będzie się piekało. Dobra, pinch! Dobra, jest jedyna okazja w swoim rodzaju. Double reset. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowego Nissana. Oczywiście wchodzimy w sklep z przedmiotami. Tutaj zakładka Nissan. Za pamięci wspieramy twórcę. Ja wpisuję siebie. Wy możecie wpisać cokolwiek chcecie, ale polecam też EDEKa. No i co? 1100 kredytów dostajemy taki oto Nissan Model Z. Z tyłu wygląda szczerze dużo lepiej niż się spodziewałem. Z przodu mi się tak jakby średnio podoba, ale zaraz to zobaczymy, jak będzie wyglądał w grze jeszcze. Dodatkowo są takie oto koła, które już widzę, że można używać do innych samochodów, bo mi dało na tego Nissana Skyline'a. Dodatkowo takie oto malowanie z Face i taki oto banner. Także fajnie, ja już to sobie kupuję. No i dobra, co można edytować? Na samym początku już pozytywne zaskoczenie, czyli można używać tak naprawdę każde malowanie na tym samochodzie, więc tutaj nie było żadnych tutaj blokad licencyjnych. To malowanie z Face jest bardzo przyjemne, myślę, że sobie je też użyjemy na przynajmniej niebieską drużynę. Co do lakieru, to tutaj też można sobie edytować w momencie, kiedy weźmiemy jakiś randomowy. Zróbmy złotego Nissana. Opony można dać dowolne, mi się podobają te takie, co tutaj przyszły w zestawie. O, właśnie takie, Nissan Z Performance, myślę, że są bardzo fajne. Boost można dać dowolny, na dach można dać cokolwiek, tutaj też cokolwiek, ślad pod opon dowolny, no i dźwięk silnika. Fajnie brzmi, naprawdę fajnie brzmi. Dobra, jeszcze się tutaj chciałem upewnić, czy na innych samochodach, nie Nissanach, widać te koła, w sensie czy można je używać. No i można je używać, tutaj na Dominusie są elegancko. No i spoko, możemy przejść do testu freestylu. No i dobra, mamy pierwszego przeciwnika. Samochód w grze z tyłu wygląda naprawdę mega dobrze, mega mi się podoba. Ten przód, co jest moim zdaniem najgorszą częścią, nie jest widoczny tak jakby z perspektywy gry. No i chyba goście nie wczyta jednak, bo jest na konsoli i... A dobra, jednak go dodało. No ale ogólnie ten samochód naprawdę fajnie wygląda. Z tego co sprawdziłem, to ma on hitbox do minusa. Zobaczymy, jak się będzie grało. I jeszcze bardzo fajna rzecz, którą zobaczyłem już na freeplayu, jak czekałem na spotkanie. To czekajcie, bo dostałem demo, gdzie chciałem wam to pokazać. A, i ziomek wyszedł. Ale ogólnie to zobaczcie, tutaj to widać, że tak jakby... A, to zaraz pokażę. Dobra, może do 3 razy sztuka. Dobra, mamy tryharda w drużynie przeciwnej. Na samym początku zobaczcie, jak wylatuje boost z tego samochodu. Otóż się tak jakby... zamieniają tylne światła i tak dalej i wyskakuje taka druga rokietowa wersja i jest to mega dobre, mega fajnie to zamaskowali, że nie ma w tym aucie tak jakby z tyłu takiego brzydkiego, co zwykle robili miejsca na boosta, tylko coś takiego się dzieje. Jest to chyba jedna z najlepszych tak jakby wizualnych rozwiązań. No nie przypominam sobie czegoś lepszego do tej pory. No, zobaczymy, jak się będzie grało tym autem, czy będzie gitowa, bo ostatnio naprawdę dużo narzekałem. Ja nie wiem, czy to nie było wycięte, ale sprawdziłem sobie, że ten samochód to ma hitbox do minusa i w sumie tak wygląda do minusowo, więc będzie gitówa. Ja w sumie hitboxem do minusa na co dzień nie gram, ale zobaczymy, jak będzie się piekało. Dobra, pinch! Potężny pinch, ale chyba za wysoko? Nie no, w poprzeczkę, naprawdę. Okej. Spróbujmy sobie polecieć. Generalnie mam wysokie memory na tych casualach, więc to może być problem z freestylem. Ale dobra, strzelmy bramkę. No, strzelmy bramkę, dokładnie weszło, już myślałem, że nie wejdzie na złość. Ale nie, no naprawdę mega mi się podoba tył tego samochodu i to, co się dzieje, jak klikamy boosta, w sensie... No, nie wiem, jakby to nazwać, tak jakby przestawienie się w tryb boostowania wizualny. Okej, spróbujmy strzelić coś, czego nie potrafię strzelić, czyli opena. Dobra, udało się, totalnie to chciałem zrobić od samego początku. A i w ogóle jeszcze na szybko może powiem, że już są znane nagrody za kolejny sezon, w sensie za sezon 6 i będą to znowu malowania. Jak ktoś nie widział, to może zobaczyć albo na stronie Rocketa, albo na przykład zajrzeć na mojego Instagrama, tam też dałem link do tego. Także dajcie znać też, co o tym będziecie sądzili. A ja może jakiegoś Grand Pincha walnę? Bang! Potężny był ten Grand Pinch. O nie, no co ja samobój nim zawalę? Dobra, zdążę się cofnąć, ale był potężny. Tylko szkoda, że niecelny. Dobra, spróbujmy sobie zaraz tutaj... Nie wiem co... Zblokować to, sfejkować go, udało się go sfejkować. No i ziemek się poddał niestety. Dobra, może zobaczmy, jak pasuje hitbox i potem wrócimy jeszcze na mecz casualowy. No i dobra, jak to się prezentuje? Trochę z przodu wystaje, trochę z tyłu. Góra jest w miarę gitu zwierciedlona. Koła są dobrze dopasowane, ogólnie jest całkiem spoko. Naprawdę nie można tutaj narzekać. W porównaniu z tym, co było ostatnio, to jest to naprawdę niebo. No i dobra, idziemy do kolejnego meczu. Ale ten motyw ze zmieniającym się tyłem jest świetny. Dobra, jadę sobie na wznowienie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbujmy sobie polecieć na double toucha. Chyba się wywalił ziomek. Dobra, nie wywalił się, tak jak mówię, strasznie mi się, przez to, że w sumie zawsze wygrywałem te casuale,
To już coraz lepsi są przeciwnicy, jest coraz ciężej jest tak naprawdę freestyle'ować na tych odcinkach. No ale to chyba dobrze, że są też trudniejsi przeciwnicy nawet tutaj. Mamy takie bardziej meczowe, rankedowe warunki, żeby spróbować strzelić coś ładnego. A nie takie typowo freeplayowe. Polećmy na ściankę, też z jakiegoś powodu mi FPS-y spadają. Nie wiem w sumie, co może być powodem. Raczej nie samochód, ale denerwujący to jest na pewno. To tak zagrał, przyjmijmy sobie piłkę i spróbuję jakoś Spróbuję zaraz na jakiegoś double reseta polecieć, tylko naprawdę ciężko to znaleźć więcej miejsca. Dobra, może ceiling shot, musty flick. Oj, nie siadło tak jak chciałem. Dobra, może teraz się uda? Nie zdążę, no naprawdę, czemu tak crashuje ziomek? On może zrobić double toucha. Nie trafił. Może mamy teraz trochę miejsca na double reseta, proszę. Uda się? Dobra, jest jedyna okazja w swoim rodzaju. Double reset. Dobra, jest double reset strzelany, ale naprawdę musiałem go wykorzystać, bo coś nie ma tych okazji. Jest to jedyna. Na szczęście udało się strzelić. Ogólnie fajnie się tym samochodem jakoś porusza. Nie jestem ostatnim turbofanem do minusa, w sensie hitboxa do minusa. Natomiast jest to dobrze odzwierciedlane auto, już to widać. Na pewno, no nie, no to co ostatnio, pamiętam jak się denerwowałem, jak grałem formułą, jak była tragicznie zrobiona. To ten Nissan jest naprawdę spoko i generalnie już mnie paroma rzeczami tutaj pozytywnie zaskoczył. Ale to może na koniec odcinka się więcej wypowiem. Dobra, spróbujmy to przyjąć i zrobić Cooksira. Słaby setup, ale dobra, widzimy, że Cooksir siedzi. Nie wiem, ze 100 na godzinę może będzie leciało, ale raczej nie więcej. No 99, także prawie trafiłem. Dobra, spróbujmy teraz na ceiling shot, musty flick. Dobra, zestraszył mnie strasznie, że na to skoczył, ale widzimy, że już wyszedł. No i co, może zagrajmy po prostu rankedę 1v1, bo tutaj przeciwnicy już naprawdę nie dają za dużo się wykazać. Tobi, nasz przeciwnik rankingowy już, gramy tutaj autem z Face Clanu. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, spróbujmy nie dać się zdemować. Ładnie przyjęte. Dobra. Jakieś tutaj, nie wiem co się dzieje, ale próbujmy. Spróbujmy z tego nie stracić, to jest nasz cel na start. I chyba uda się, nie uda się? Dobra, udało się. Dobra, weźmy piłkę na dach. Fake? Jest, udało, ale idealnie nam podał piłkę, dał się nabrać. Nie no, ogólnie też mega fajnie ten samochód. Te lampy nawet pasują do tego malowania z Face. Osobiście nie jestem fanem tej organizacji. No, na pewno część z was będzie, ale fajny na pewno jest to dodatek. Zróbmy backflipa. Jest to ostatnio zagranie, które lubię robić. Nie wiem, co tu się dzieje, ale dałem mu UP na tak po prostu. W ogóle dajcie znać, czy oglądacie Mistrzostwa Rocketa i czy kibicujecie jakieś drużynce, a jak tak, to jakiej. Ja w sumie ciężko powiedzieć, bardziej zawodnikom poszczególnym kibicuję. Dobra, spróbujmy go... Spróbujmy nie stracić z tego, to już będzie git. I straciliśmy z tego. Na rozbicie, na pełnej, wygrane. Spróbuję to jakoś sobie fajnie przyjąć. On... Dobra, fliczek. Nie no, nie gadajcie, że to nie weszło. Fake? Nie, 3-1 dla niego, ale troluję gierkę na razie. Dobra, muszę się skupić bardziej. Dobra, jak nie idzie, to robimy fake'a. W sensie nie jedziemy na wznowienie. On niestety wie, co zrobić, nie spanikował. Zagrał sobie do defensywy. Jest to najlepsza kontra na to, co ja robię. Okej. Okay. Cooksir pinch! Nie no, słupek, poważnie? On spanikował totalnie. Ale i tak to nam nic nie da raczej, w sensie dzięki temu mamy piłę. Ale nie stracił bramy gostek. Zrobię backflipa. Teraz go podjadę, może demo? Nie udało się zdemować i tracimy bramy na 4-1. No, tracimy bramy na 4-1. Dobra, spróbuję zrobić jakiegoś slow kickoffa. Przybijamy do prawej. Mało czasu. Trzeba by to strzelić od razu z tego. No i udało się w sumie. Nie no, autko jest spoko. To, że ja teraz gram słabo, to nic nie mówię o samochodzie, bo naprawdę gra się nim przyjemnie. W porównaniu do tej formy ostatniej jest to niebo a ziemia. Sobie zagrajmy na ściankę. Może jakieś pojedyncze dotknięcie. On to nam poda. Dobra. Typku. Fliczek nad nim. I jest. 3-4 nadrabiamy powoli. Kolejne wznowienie. Nie udało się wygrać. Straszę go pinchem, ale nie zrobię go. I tutaj w bramie na pełnej musimy obronić. Ładnie uderzył. Znowu musimy to jakoś... Okej, okay, skaczę na raz. Zobaczę, czy uda się zdążyć do bramy. On nie trafił, także jest fajnie.
ale nie spodziewałem się, że będzie kopał na bramkę w momencie, kiedy... A, nieważne, z głupoty zrobiłem. Okej, okay. Kolejne wznowienie. Piłka została centralnie na środku. Spróbujmy tego nie przewalić. Zabiorę setę. Nie strzelaj od razu, typie. Ojeju, to jest groźne. To jest bardzo groźne. Wybijamy to do boku. Dobra, kopnę po prostu. Spróbuj go zdemować. Nie udało się. Nie, no co ja robię? Co za masakra. Ja się tak bardzo wylewam teraz, ale to totalnie nie ze względu na samochód, bo gra mi się nim dobrze. No ale dobra, mniejsza, zróbmy po prostu do tyłu. On to sobie pewnie znowu zabierze, dokładnie. Już bardzo spokojnie gra, trzeba go za to ukarać parę razy. Okej, flick. Nie no, zblokował nas. Cofam na pełnej, bo może być lipa inaczej. A zbiorę sobie tą setkę, czemu by nie? Może dlatego nie, że zostawiał pena? W sumie to byłby dobry powód. Dobra, powolne wznowienie. Zawsze działa, to znaczy zawsze działa, po prostu na tego gościa jakoś działa. A wiecie co, znowu sobie sfejkuję. Bo na tym kickoffie akurat... O! Proszę, odbij się git. Dobra, jest 5 do 7, cały czas jesteśmy pod grą. Padło tutaj dużo bramek, jest to dziwne, ale zobaczymy co tu zaraz wyjdzie. Dobra, kolejne wznowienie, kolejne wygrane przez nas. Kopnę od razu i jest 5, co? 6 do 7, nadrabiamy to, naprawdę. Jeszcze raz. Oj, to może być lipa. Skaczę na pełnej, udało się to jakoś preflipnąć. Zabieramy boosta. Kopniemy sobie piłkę. Zagrajmy ją do lewej, przebijmy go i jest remis. 7 do 7, ale ładnie nadrobiliśmy, naprawdę spoko. To znaczy chyba 3 bramki były po wznowieniu, ale nie narzekam. Teraz on zawsze sobie zabierał do defa, to podjadę dla urozmaicenia. I mam nadzieję, że nie stracimy bramki przez to. Dobra, zbiorę boosta, mam piłkę. Dobra, fliczek. Nieudany. Spróbuję go wykopać. Dobra, nie udało się, to zbiorę boosta i go strzelęgzuję może szybko. Dobra, gituwa. Bump? Nie. On się nie boi tego totalnie. Zawsze czeka do ostatniej chwili. Proszę, zresp się na czas. Nie! Nie zrespiłem się na czas. Najgorzej. Dobra, mniejsza. Gol po wznowieniu i wygrywamy. Okej, okay, dostałem bumpa. Spróbuję na to podjechać na szybkości. On gra mega tak pewnie siebie, strzelmy po prostu na bramkę, dokładnie cały mecz tak naprawdę mu oddawałem takie piłki. Nie kopałem z tego, to tutaj ma nauczkę ziomek za to, że... A nie wiem, za wszystko. Dobra, spróbujmy jeszcze raz fejka, byleby nie kopnął na raz, dokładnie. Okej, okay. To może być niebezpieczne jak kopnie od razu, dlatego będę asykurował bramę. Ale teraz jest gituwa. I spróbuję może... No nie no, czy to doleci? Jakby to skozłowało, to by miało szansę, ale nie wiem ile tam było z czasem. Raczej to zagrał sobie już na spokojnie, ale mogłoby być śmiesznie. Dobra, spróbuję to dać się sfejkować. Nie, nie, nie w taki sposób, co to za porażka, jest potężna, bolesna. No ale dobra, mniejszy już z tym spotkaniem, co tutaj powiem o tym samochodzie? Otóż naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Po pierwsze to z tyłu, czyli tak naprawdę w najważniejszym miejscu wygląda bardzo dobrze. Po drugie to kosztuje w sumie 1100 kredytów, czyli nie 2000, tak jak te inne niektóre samochody kosztowały. Po trzecie ma w zestawie fajne kółka, które można używać też z innymi samochodami. Po czwarte jest chyba pierwszym samochodem takim z DLC, co ma malowanie, po prostu esportowe malowanie jakiejś drużynki. No i po piąty jest grywalny, hitbox do minusa, który jest w miarę git odwzorowany, naprawdę pozytywnie. Dlatego po tym jak ostatnio naprawdę byłem mega zły na to, jak te samochody właściwie są niegrywalne, ten Nissan jest miłą niespodzianką, bo jest po prostu grywalny, przyjemnie mi się nim jeździ, ładnie wygląda, no po prostu gituwa. W końcu samochód, który można polecić po chyba dłuższej przerwie. Ja już nie będę przedłużał. Zapraszam oczywiście do zostawienia lajka oraz suba. Pamiętajcie o kodzie twórcy, nie muszę być ja, ale żeby kogoś tam wpisać. No i elo elo.